Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy nowy rok. Składamy sobie życzenia: zdrowia, szczęścia, pomyślności. Życzenia te są jak najbardziej oczywiste, uświęcone tradycją, zwyczajem, ale warto nad nimi się zatrzymać właśnie na początku tego roku, który na nas czekał. Mówimy o zdrowiu. Wiemy, jak zdrowie jest ważne i czemu dawali wyraz nasi poeci, jak Kochanowski czy Mickiewicz. przed to właśnie Mickiewicza. Pan Tadeusz zaczyna się od słów, które wskazują na zdrowie, jako coś najcenniejszego i czego człowiek nie chce utracić. Ale życzymy sobie również pomyślności. Pomyślności to znaczy, żeby coś szło po naszej myśli. A żeby szło po naszej myśli, musimy umieć myśleć. To jest proste. Ale okazuje się, że w dzisiejszych, zwłaszcza czasach, myślenie jest czymś bardzo trudnym, coraz trudniejszym i czymś, czego człowiek od nowa musi się uczyć. Zwłaszcza, że myślenie napotyka na opór taki, że człowiek przestaje rozumieć samego siebie i innych. Dlaczego? Dlatego, że w grę wchodzi również mowa. Nie ma myśli bez mowy. A mowa i myśl tworzą pewną całość, która jest dla człowieka niezbędna, aby mógł się prawidłowo rozwijać, żeby mógł żyć, żeby cieszył się życiem. Jeden z niemieckich filozofów, a filozofia ma to do siebie, że. Nawet u takich myślicieli, którzy mogą mieć poglądy bardzo dziwne albo bardzo trudne do zrozumienia, ale właśnie ciekawą myśl możemy znaleźć, przeczytam Państwu, mianowicie myślenie nie staje się działaniem przez to, że powoduje jakieś skutki albo że znajduje jakieś zastosowanie. Myślenie działa, gdy myśli. Jest to nawiązanie częściowe do wielkiego przesłania kultury greckiej, które opiera się na dostrzeżeniu faktu najbardziej podstawowego, który jednak łatwo umyka naszej uwadze: mianowicie, że człowiek różni się od całego wszechświata tym właśnie, że myśli. Ale problem polega na tym, ku czemu to myślenie będzie skierowane. I właśnie w czasach już nowożytnych i współczesnych. To myślenie jest przekierowywane od razu na jakieś konkretne skutki, czy to w zakresie wytwórczości, takiej jak sztuka czy technika, ale również w zakresie etyki, w zakresie postępowania. Tymczasem najbardziej podstawowy akt myślenia jest, jest tym aktem samomyślenie właśnie zdolność do tego, żeby myśleć, wypowiedzieć to, co się myśli. I mówić to, co się myśli, i komunikować się z innymi poprzez myślenie zaopatrzone w mowę. Dlatego jest rzeczą niezbędną, abyśmy jakby przygotowując się jeszcze do nowego roku, na który mamy wielką radość i szczęście i chęć, żeby ten nowy rok był dla nas jak najszczęśliwszy, musimy nauczyć się od nowa myśleć, cenić myśl. Właśnie tę myśl, jako myśl, dzięki czemu człowiek odnajduje siebie w swojej istocie, w swoim człowieczeństwie. Ale jak sytuacja wygląda? Ten autor, a autorem jest Heidegger, mówi tak: wszędzie i z wielką gwałtownością wzmagające się pustoszenie mowy niszczy nie tylko odpowiedzialność estetyczną i moralną w używaniu słowa. Pustoszenie mowy, właśnie pustoszenie mowy poprzez niedouczenie, poprzez niedbałość, poprzez manipulacje. Wszystko to powoduje, że w pewnym momencie człowiek i całe środowiska ludzkie przestają rozumieć siebie nawzajem i przestają rozumieć siebie samych, jako w naszym człowieczeństwie, bo Przecież człowiek może również sam siedzieć i myśleć, może pisać. Niekoniecznie w danym momencie musi być z innymi, a nawet czasami lepiej, kiedy się jakoś znajdzie na, na boku, po to, żeby mieć pewną swobodę i wolność myślenia. Dlatego na ten nowy rok spróbujmy skupić się na tym, żeby nie tylko zdrowie i szczęście nam dopisywało, ale żebyśmy potrafili myśleć, bo poprzez myśl jaśnieje i prawda, i dobro.